tak to bywa. Stoją Państwo w cieniu, ale tak łatwo to dzisiaj nie będzie. Także chciałem zaprosić Państwa tu bliżej. Mamy specjalne stoliczki, proszę sobie wziąć ze sobą wodę mineralną, czy soczek, może jakieś owoce, aby tutaj bliżej nas, abyśmy razem mogli delektować się tą wyjątkową chwilą, abyśmy byli jak najbliżej. Czym jest właściwie LVL? Jest to nowy produkt, nowy dla nas, ale tak naprawdę jest znany w Stanach już od wielu, wielu lat. LVL jako materiał konstrukcyjny z wyglądu trochę przypomina sklejkę. Jest to płyta, w tym przypadku 10-metrowa, ale nasza fabryka będzie mogła produkować nawet 18-metrowej długości belki. Szerokości 2,5 metra, które później pocięte na elementy będą mogły stanowić konstrukcję takich oto domów. To jest olbrzymi krok nie tylko dla Sztajko, też dla gminy Czarnej Wody, dla cały region tutaj tak naprawdę i też dla przemysłu drzewnego. Mirosław Klose powiedział coś bardzo ważnego. Zdobędąc tytuł mistrza świata, on powiedział, że kurczę, no dwa razy byłem trzeci, raz byłem drugi i naprawdę już nie wierzyłem w to, że mi się to uda, ale zespół, razem wszyscy daliśmy radę, walczyliśmy, każdy walczył w tym zespole tak jak tylko mógł, tak? I to, że my tutaj dzisiaj jesteśmy, to też jest sukcesem zespołu ludzi, dużego zespołu ludzi. Dzisiaj ten dzień to nie jest nasz finał, my jesteśmy mistrzem świata, tak? To jest absolutnie nie tak. My wyszliśmy dzisiaj z kwalifikacji. Jest jedna rzecz, jednak muszę odnieść się do tego, co mogliśmy się dzisiaj w Czarnej Wodzie spotkać. Za chwilę przystąpimy do tej ceremonii, a potem chyba spotkamy się jeszcze... Pięknym dniu stoimy tutaj, otwieramy nowy rozdział w historii firmy. Otwieramy tutaj ciąg produkcyjny, który naprawdę zmieni oblicze, miejmy nadzieję, nie tylko zakładu Czarnej Wody, ale też całego miasta Czarnej Wody. Pan Udo Schramek, generalny dyrektor wykonawczy STEICO SE i pan Stefan Zimny, prezes zarządu STEICO Spółka ZOO oraz członkowie zarządu. Dziękujemy ślicznie, budowniczych też, plac budowy, cały zespół pracowników, technologów, nas wszystkich. Woda święcona w taki upał na pewno się przyda, nas jeszcze doda ducha. Dziękujemy ślicznie, ksiądz kanonik Roman Bruski. Bardzo dziękuję. Kariusz Gliniecki, pan prezes Stefan Zimny, pan Udo. To jest wyjątkowy moment, wielkie rzeczy, to nie jest dzieło impulsu, to jest dzieło... O, jest jeszcze pan właśnie Roman Szlamek, też zapraszamy, to jest dzieło malutkich kroczków, które trzeba...